Hej, cześć, witajcie widzowie w kolejnym odcineczku z Toilet Tower Defense i słuchajcie, nagrywam oczywiście na update'cie, w którym najważniejszą rzeczą w tym całym update'cie, w ogóle w update logu, mamy oczywiście trade'y. No i ogólnie widzę, że te trade'y jeszcze nie działają jakoś tak super. Widzę tu bardzo dużo widzów, których oczywiście serdecznie pozdrawiam tutaj na odcineczku. No i słuchajcie, będę starał się oczywiście zrobić tak, żeby przehandlować wszystkie jednostki, wiecie, żeby mieć po prostu każdej po jeden i generalnie będę chciał zdobyć te mityki. Na pewno też pożyczymy jakiegoś mityka od widza, jeżeli będzie taki miły jakiś i po prostu pokażę wam w końcu tego upgrade'a Tytana Speakermana. Mamy jakiegoś Micha. Siema Michu, co tutaj w ogóle mamy? Kamera Woman. Za kamera Woman mógłbym w sumie coś tam dać, co nie? Nie wiem, kamera helikopter może damy? Może kolega nie ma, to wtedy by mu się opłacało. Nie wiem, w sensie, może przyjmie, zobaczymy. Bo generalnie kamera Woman ja jeszcze nie mam, więc mogę dać taką helkę za kamera Woman. Ej, serio, dobra, Micha, elegancko tutaj, pozdrawiamy. Nie wiem, czy widz, czy nie, ale trade'y działają. Także widzowie, jak widzicie, trade'iki działają, wszystko jest tak, jak należy. Dużo ludzi chce ze mną tutaj potrade'ować. No i mamy, słuchajcie, pierwszą nową postać przez trade'y, więc mamy kamera Woman, którą dostaliśmy z trade'ów. Jak widzicie, te trade'y wyglądają naprawdę bardzo ładnie i fajnie tutaj jest to zrobione. No niestety tutaj odrzucam, bo medyk mnie nie interesuje, kapitan Dro, więc tak jak zaraz wam opowiem dokładnie, co się pozmieniało w gierce, no ale najważniejszą rzeczą są właśnie trade'y. Meres, sieba, co tam? Piszemy, co tam? Także tak, no generalnie muszę powiedzieć, że cały ten layoutik tutaj, całe te... Dasz kamera helikopter? Dobra, damy dla widza kamera helikopter. Proszę bardzo, kapitan. Jak marzyłeś o kamerach helikopter, to trzymaj. Dajemy. Taki prezencik ode mnie z okazji tego odcinka. No i proszę bardzo, też będziemy bili, wiadomo. Słuchajcie, dla widzów też tutaj trzeba rzeczy dać. Tak samo jak ja będę mógł od was coś dostać, tak ja też rozdaję. No i jak widzicie, tutaj pełno ludzi po prostu jest, także pozdrawiam serdecznie. Jak widzicie, nowe ikonki, trade'y wyglądają tak, wpisujecie sobie nick i tyle. Ja mam tutaj spam teraz trade'ów, więc ciężko mi wam opowiedzieć, co dokładnie tu jeszcze jest, ale chciałem się tutaj troszkę powymieniać. Paliodowy, siemano, witamy Paliona, zielone, siema. Także słuchajcie, fajnie, że mam kamera Woman, bo to jest postać, której nie miałem i zamieniłem za helkę, moim zdaniem fajnie, ja fan. No to pozdrawiamy Paliodowego tutaj, pozdrawiam, proszę bardzo, na odcineczku masz pozdrowienia. No i lecimy dalej, widzowie, jak widzicie, tutaj dużo osób chce handlować, wiadomo, nie dziwię się, generalnie tutaj też będę ogarniał sobie upgrade Tytana Speakermana. Jakby ktoś z was miał, to zgłoście się, ja was nawet dodam do znajomych po prostu, żebyśmy mogli tradzika zrobić i ja jutro czy tam pojutrze nagrałbym odcinek z tego upgrade Tytana Speakermana. No to też tutaj pozdrawiamy widza elegancko, jak suba widzowie macie. O nie, co jest? Dajmy tak, bo tutaj coś nie... Ej, nie mogę pozdrawiać, halo. Dobra, zostawmy po prostu serduszko. Nie mogę napisać pozdrawiam, halo. Dlaczego pozdrowienia są zakazanym słowem? Co tu się dzieje? Nie wiem, to jest mega dziwne. Upgrade Tytan Cameraman. Za co chcesz upgrade Tytana Cameramana? Widzowie, jak myślicie, co damy Mohiemu? Nie wiem, to chyba nawet nie jest widz tak szczerze, więc tutaj nie wiem. Nie wiem też, w którym momencie ktoś się zgadza na wymianę, w sensie to zielone będzie, tak? Dobra, no to nie wiem, co mógłbym dać. W sumie Tytana Cinemamena nie chciałbym dawać. Chciałbym, jak już to chciałbym pożyczyć, albo nie wiem. Jak zdobędę jakieś inne jednostki, to pewnie będę się bardziej widzowie tradeował. Aktualnie to jest to utrudnione, bo za dużo ich nie mam. Także na razie na wymianę nie mam niczego, bo jak widzicie, dużo tutaj w ogóle zostało zmienione, bo shop też inaczej wygląda. Generalnie bardzo dużo rzeczy jest tutaj pozmieniane. Jezu, ile tutaj w ogóle spamu totalnego. Update log, widzowie. W ogóle, co zostało dodane? Quad Racket Mutant Toilet, Octo Racket Launcher Toilet, Dual Racket Launcher Laser Toilet i do tego jeszcze nowe stroje kameramenów. To jest dość ciekawe. No i najważniejsza rzeczy, to trading. No to jest najważniejsza rzecz. Oczywiście ten trading, też sorki, że tak mówię chaotycznie, ale serio, tutaj nie dość, że nagrywam na szybko, no jestem na wyjeździe, to jeszcze generalnie tutaj wszyscy spamują mi po prostu trade'ami, także sorki, że się tutaj aż jąkam, ale naprawdę powiem wam, że to jest jeden z większych update'ów. Od razu mówię, że nie widziałem póki co kodu nowego, więc raczej go nie ma, ale jak się dowiem, spytam generalnie. Tam jako partner się spytam. Zobaczymy, może jakiś kod jest, także dam wam znać na pewno od razu, ale póki co żadnego kodziku nie widziałem. Maciek, co ty byś chciał za tego agenta w ogóle? Nie wiem, co mógłbym Maćkowi dać. W sumie no nie mam za bardzo co dać, bo tak to średnio tutaj. Nie wiem, Large Scientist Cameramana? No nie wiem, naprawdę, Scientist Cameraman może nie ma. Może Maciek nie ma Scientist Cameramana, bo wiecie, Scientist Cameraman jest do zdobycia tylko za Robuxy z Crate'ów, więc to by mogło być spoko za takiego agenta, który jest do zdobycia normalnie w grze, więc tutaj nie wiem, czy ja się dobrze traduję. W ogóle trade'y tutaj są o tyle ciekawe, że ekonomia jeszcze nie istnieje, więc pewnie jakieś strony się pojawią z wartościami tych jednostek, ale na razie można dosłownie się wymienić za wszystko, co tam ludzie będą chcieli, no bo wiecie, to nie ma jakiegoś tam, nie ma jakiejś wartości, więc tutaj totalnie, wiecie, można sobie strade'ować na przykład, no Speakermana
Speakermana nie można, bo to jest basicowa, każdy musi ją mieć. Mógłbym Car Speakermana przetradować na jakiegoś Tytana na przykład, co nie? Pablo już był, Meres najlepszy. Pozdrawiamy Kapitan Dro. Serdecznie pozdrawiam. Ogólnie dzisiaj chyba nie zagramy, bo jak tak patrzę, to bardziej te trade'y chciałem sprawdzić, ale słuchajcie, na pewno też nagram wam kolejne odcinki, w których sprawdzimy tego Quad Racket Mutant Toilet i w ogóle te wszystkie toalety. Zobaczcie, tutaj możecie je zobaczyć, jak one wyglądają. No i to są nowe toalety, które są na Toilet HQ. Chyba ta jest na Toilet HQ, a na Cameraman HQ moglibyśmy zobaczyć tego tutaj, zakładam, tego małego. No zobaczymy, będziemy testowali, co się zmieniło na mapach. Też czekam, słuchajcie, czekam bardzo na jakąś nową mapę, co nie? Także tutaj też by było fajnie. No ale póki co, na pewno teraz znowu można dostać crate'a z Toilet HQ, jak się przejdzie, bo co każdy taki update, te Toilet HQ dostaje jakby odnowienie i wtedy znowu można sobie przejść. W ogóle Genek ma tutaj upgraded speaker beda. Genek, halo. Nie Genek. Miki, tak? Czekajcie, nie? Kto to ma? Kapitan? Nie wiem, ktoś tutaj miał ewidentnie. Czekajcie, kto tutaj miał? Powiem wam, że ktoś tutaj miał tego upgrade'a Tytana Speakermana i nie mogę zobaczyć nagle. Nie wiem, a tutaj ma dawicki.pl. Ej, sprawdźmy go, sprawdźmy ziołka. Czy nie pożyczy, Boże. Tytana upgrade'a Speakermana. Nie wiem, pewnie nie, ale słuchajcie, warto próbować. Chociaż niektórym te trade'y nie przychodzą, co ciekawe. A od przyjaciół, czekajcie, a Dawickiego jakbyśmy dodali do przyjaciół, gdzie on jest? Gdzie jest Dawicki? Czy on w ogóle jest widzem? Czy on nie jest widzem? Bo to jest ciekawe. W ogóle też, gdzie jest opcja, czy tradujemy się tylko z przyjaciółmi, czy nie? Bo ja nawet nie wiem, jaką mam ustawioną, tak szczerze. Więc ja chyba nie mam nic ustawionego. Tych jednostek nie potrzebuję, ale dzięki za tradzika, pozdrawiamy. Nie wiem, gdzie się ustawia, od kogo się przejmuje trady, żeby najlepiej jakby każdy mógł mnie tradować, bo wiecie, jak będę miał ustawione dla przyjaciół, to lipa, ale chyba każdy może, bo tradują mnie osoby, które nie mogą, w sensie nie mam przyjaciół, nie mam w przyjaciołach tych osób, więc tutaj wydaje mi się, że każdy może. Dawicki, nie wiem, Dawicki chyba nie jest widzem. Tak mi się wydaje, że nie jest widzem. Chociaż ja wiem, ciężko powiedzieć. Nie wiem, Dawicki, zgłoś się w komentarzach, jak chciałbyś pożyczyć upgrade Tytana Speakermana na odcinek. No i oczywiście ci oddam, co nie? Dodamy się do przyjaciół, żeby nie było. Także tutaj potrzebowałbym na odcinasa. Jakby ktoś miał jakieś mityki, widzowie, to koniecznie dajcie znać i albo możecie pożyczyć, albo możecie nawet dać jako prezent, bo na pewno was mega pozdrowię i wtedy zrobię odcineczek o was, wiadomo. No i co by tu mamy? Taniro ma jakiegoś Car Speakermana, TV-mana, speaker helikopter, medyk, słuchajcie, kameraman. No powiem wam, że te tradziki wyglądają cudownie, nie? Naprawdę fajnie, fajnie to wygląda. Scientist kameramana bym dał, ale w sumie nie ma to sensu, bo nie potrzebuję Tadiro, ale dzięki za ofkę tutaj przepotężną. Co my tu mamy? Tytan Speakerman. No to ja też mam Tytana Speakermana, panie Bruch Cabanos. Bruch Cabanos, siema. Camerawoman, large cameraman. O, large cameramana to nie mam. Ej, czekaj, dawaj large cameraman. A nie, on ma scientista. Chciałem dać scientista za large cameramana, ale widzę, że chyba się nie dogadamy, bo tutaj wiecie, mam ich w nadmiarze. Ewentualnie large scientist cameraman. Ej, dajmy za to, za large cameraman. Zobaczymy, czy da. Tego... coś takiego, zobaczymy, bo nie, może będzie chciał, może nie ma tego, wiecie, bo bardziej tutaj ludzie pewnie szukają, jakich postaci nie mają i wtedy opłaca się to jakby strajdować, ewentualnie będzie się opłacało też trajdować, dobra, nie chcę, to nie, jakby będzie się opłacało trajdować też takie potężniejsze jednostki legendarne, żeby później je przerobić na coiny, co nie, i sobie losować, także też tak się da. Mamy upgraded Tytana Cameramana, więc moim zdaniem to, co powinniśmy zrobić w tym momencie, widzowie, to kupić sobie w shopie laka, ponieważ możemy, jesteśmy bogaci, to możemy, więc lakboosta sobie walimy za robuxy i generalnie, słuchajcie, odpalamy to nasze szczęście i 6 razy sobie, że tak powiem, przydzwonimy w to losowanie, zobaczymy, co nam wypadnie przy okazji. No Camerawoman to nic ciekawego, ale teraz będę zostawiał postacie, bo będę wam też rozdawał, jak mnie spotkacie, to jest opcja, że coś ode mnie dostaniecie, nie zawsze, nie mówię, że zawsze, bo raczej będę też takie losowanka robił na moim Discordzie. Co byś chciał za to? Spytamy, co nie? Spytamy widza. Za Tytana TV Man. Za free! Normalnie pierwszy prezencik. Dziękuję bardzo. Nie, serio, bardzo. Bo to jest pierwszy prezencik. Nie, no co się dzieje? Widzowie, dostaliśmy od Miłosza Króla Tytana TV Mana. Go nie miałem. Więc naprawdę mega szczere tutaj dzięki. Nie, no naprawdę, co jest? Dostałem od widza Tytana TV Mana, widzowie. Będziemy mogli przetestować na odcinku. Bo wiecie, ja bym chciał wam wszystko nagrać, więc tutaj nawet nie o mityki chodzi. Ale jak czegoś nie mam, a wy macie, to możecie się zgłosić w komentarzu. Się jakoś przetradujemy. Albo jako prezencik też chętnie przyjmę. Dzięki bardzo.
bardzo Miłosz, naprawdę, nie no, elegancko. Także widzicie, trade'y działają, sprawdziłem, wszystko pięknie hula. Hilo Brain, prawie jak Hero Brain, Rip Chlebek, siemano. Tytan Speakerman, ole tutaj ma jednostek, ja też mam całkiem sporo, ale powiem wam, w ogóle ja mam naprawdę sporo, zobaczcie po lewej, ile tych jednostek tu jest, co jest. Nie, ale fajny zestaw, pasz kolego, pozdrawiamy serdecznie, ale tutaj nic nie wezmę, nie chcę ci tu nic zabierać, bo to twoje. A też nie mam za bardzo za co się wymienić. Sasuke, czy on ma Scientist Cameramana? Może byśmy mu dali za... Nie no, za agenta to on chyba nie da. Nie wydaje mi się, żeby za agenta dał. Nie wydaje mi się. Dobra, ale dzięki, dzięki za trajzika. O nie, Miłosza odrzuciłem. Nie wiem, czy Miłosz coś chciał, czy jak. Miłosz, siemano, co tam? Także widzowie, bardzo dużo się dzieje. Tutaj Miłosz, jakby ja to mam, to nie chcę ci zabierać. Już mam, to nie chcę zabierać. Dobra, napiszmy do widza, że dzięki, ale żeby nie dawał, bo wiecie, ja już mam, widzowie, to nie będę brał tutaj od widza. Jeżeli już mam te jednostki, to nie chcę mu zabierać, żeby nie oddawał wszystkiego też swojego. Pamiętajcie, żeby tak na prezent dawać jak możecie, co nie? Nie oddawajcie wszystkiego. To jest chyba kot Razor, chce nam dać prezencik. Dobrze, więc przyjmujemy, dziękuję bardzo. Pozdrowienia masz na odcineczku, kot Razor. Także widzowie, naprawdę jesteście begabili. No bardzo dziękuję, bo ja będę mógł też to przerobić na przykład na coiny i zrobić sobie losowanie od tego tytana wymarzonego Speakermana, chyba że ktoś mi prędzej sprezentuje i wtedy nagram z nim odcinek albo coś. Zobaczymy. No mówię, dogadamy się, widzowie. Także komentarze koniecznie i będzie wiadomo. Kripata, bro, siema, co tam? Siemano. Także widzowie, jak widzicie, no jeżeli chodzi o handel, taki inny odcinek niż zawsze, bo nie gramy na mapie, tylko po prostu jeden, mógłbym ci dać takiego, Scientista. Chcesz Scientista? Kripata? Dobra, ewidentnie chcę, więc też pomożemy. Wiadomo, ja dostaję, widzowie, prezenty, to ja też się dzielę, proszę bardzo, Scientista dajemy. No i mamy to. Miłosz tutaj wbija z Ninja Cameramanem, ale Miłosz, dobra, mam nadzieję, że Miłosz obejrzy ten odcinek. Dziękuję za dodajcik, ale już nie chcę nic brać, nie no, naprawdę, Miłosz to jest kozak totalny, nie no, widzowie, się czuję źle, bo po prostu Miłosz tutaj rzuca prezentami jak szalony. No i tak, już samonów nie zrobimy, też pozdrawiam każdego, kto tu jest, oczywiście, patrzcie, tutaj elegancko na filmie będziecie, widzowie, także warto do Merezika dołączać. Jak macie followa na moim profilu na Robloxie, to wtedy macie, możecie dołączać, nie musicie mieć mnie w znajomych, bo tak naprawdę na serwer, na którym jestem w różnych grach, możecie dołączyć, kiedy macie followka na moim profilu, więc to nie jest takie trudne. Ja pozwalam dołączać wszystkim, także nie trzeba mieć znajomych, ja nie jestem takim Jupiterem, że się chowam, więc jak najbardziej możecie dołączać, wystarczy followka zostawić na grupę, Żabek Mereza wbić i oczywiście na Discorda, na którym będę rozdawał tutaj, słuchajcie, różne, no medyków będę rozdawał, pewnie Ninja Cameramanów jakiś, jak mi dropną, no będę dużo rozdawał, także pliska coś, w sensie chciałbyś coś fajnego? Nie wiem, Large TV Man ci się podoba, czy coś? Nie wiem, dajby Large TV Mana dla widza. Nie wiem, czy on to już ma. Masz? Dobra. To może, czekajcie. W sumie ja dostałem jako prezent, ale mógłbym tego medyka dać. Jako pierwszy taki, nie wiem, prezencior też ode mnie, czy coś takiego. Chyba, że ma medyka. Jeżeli Giga Dragon ma medyka, to... No to dam ninja dla widzów. Ninja dla widzów? A, na losowanko. Dobra, dobra. Ok. Napiszmy, że okej, okay, za coś, ale nie wiem, co tu jest napisane, te hashtagi najgorzej. Nie no, widzowie, hashtagi najgorzej, dobra, na razie powiem wam, że chciałem stestować te trady, także tradziki. Co tu jest? Upgraded Titan Speakerman, widzowie, co ma Lord Adrian? Nie no, demonek, powiem ci, że jakbyś pożyczył tego upgraded Titana Cameramana i Speakermana na odcinek, to ja bym ci dał wszystko, siemano. Siema, mityki, napiszemy, widzowie, a nie no, cudowne, Pickerman marzenie, napiszemy, a nie no, nic nie widać, to najgorzej, co tu się dzieje w ogóle, powiem wam, że nie no, jeżeli chodzi o te hashtagi, to tragedia. Dobra, widzowie, mamy najpotężniejszego trade'a z demonkiem i słuchajcie, ten trade polega na tym, że po prostu pożyczam sobie od... Czy ja w ogóle mogę się oderwać na chwilę od tych wszystkich requestów, widzowie? Tak, więc dostałem od demonka na pożyczenie Tytana Upgraded Speakermana, żeby wam zrobić odcinek, ale że jadę właśnie do domu już jutro, to pewnie będziecie mieli ten odcinek, słuchajcie, pojutrze albo jeszcze jutro późnym wieczorem, no i wtedy tego Upgraded Tytana Speakermana wam pokażę, więc bardzo dziękujemy demonkowi i demonek, pamiętaj, jak to oglądasz, pozdrawiamy cię na odcineczku, oczywiście pozdrawiam serdecznie, no i słuchaj, oddam ci na pewno, także spokojnie, też możesz do mnie pisać, mamy się w znajomych, dodałem demonka, więc na pewno mu oddamy. Chcemy po prostu odcineczek zrobić. Jakby ktoś chciał w prezencie dać mi jakiegoś mityka,
to nie pogardzę widzowie, nawet mogę do znajomych wtedy dodać na luzie, więc tutaj po prostu dajcie znać w komentarzach i się wtedy tam dodamy i ogarniemy całą tą sprawę, co nie, bez problemu. Także jeżeli chodzi o ten odcinek, to by było widzowie na tyle, już tyle mam trade'ów, że ja po prostu stąd uciekam, nie mogę nic wam pokazać, bo po prostu non-stop lecą trade'y, także bardzo dziękuję każdemu, kto mi coś zdonatował. Jak będziecie chcieli coś donatować, to możecie pisać oczywiście, no i jakoś to ogarniemy. Troszkę chaotyczny odcineczek, ale chciałem wam pokazać ten update, no i te trade'y to naprawdę jest przeogromny update, to jest naprawdę szalone, co tu się dzieje. Ja wam dziękuję za obejrzenie, mam nadzieję, że się odcinek podobał. Ci, którzy mi dali prezencik, dziękuję bardzo, ci, którzy pożyczyli, też dziękuję i pozdrawiam każdego, kto w ogóle się tutaj pojawił na tym odcinasie, więc co, siemanko, już wychodzę, bo widzowie, nie da się za dużo po prostu trade'ów, także mamy w końcu upgrade Tytana Speakermana na krótki czas, ale mamy też na przykład Tytana TVmana, którego dostałem na stałe, także bardzo wielkie dzięki. Jak chcecie coś mi dać, koniecznie piszcie, wbijajcie też na Discorda, będą losowania na różne jednostki.